No pogadaj z Tomiego depresją i niech przyjdą razem. No dobra, na razie, cześć. Ty, coś ty za nim wymyśli, co? Co? No coś się wymyśli, Becik, no. Ale co się wymyśli, no? Dwa warianty. Musisz udawać, że masz większą depresję jak on, rozumiesz? Albo... Albo co? Albo... się zobaczy. Ty coś z tego rozumiesz? No, to jest scenariusz o Platonie i Arystotelesie. A ten Platon to był taki, wiesz, pisarz, co pisał książki? A mieszkał w beczce. Nie, wtedy nie był beczy. W wazonie. To w wazonach pędzili, czy co? Nie, wazy. Mieli wazy, tak. A wazy to były chłopie w XVIII wieku. Jakim XVIII? To było przed... Po Jagiellona, chłopie, w krzyżówce czy to. Kto taką ci krzyżówkę rozwiązywał? Przed Jagiellonami? Co ty bzdury opowiadasz? No miałeś pierwszą wazę... Grecy byli przed narodzeniem Chrystusa, o! A wazy to były takie... oni pili z tych waz zamiast, bo przecież nie mieli szklanek ani kubków, no. Widzisz, Geniu, u nas w domu jest tak przyjemnie. Jak się z nami posiedzisz, to ci to zaraz przyjdzie, synu. Anno, po cóż to? Po cóż to wszystko? Wszak życie i tak nie ma sensu. Jerunie, jak życie nie ma sensu. Gienek, a jakbyś się tak położył, to by ci na pewno przeszło, wiesz? Pozycja horyzontalna nie generuje zmian w pojęciu istnienia świata. Aberracyjna realizacja mitu Syzyfa... Nie, co takiego? Co? No to, co pan sugeruje, że pan coś chycił? Perci. To mnie schwycił. Schwycił mnie duch dziejów. Schwycił i zmiażdżył. A teraz... Tak, tak, tak. I no pan nic nie godał, że pan ma choroba weneryczną. Bercik, nie godaj tyle, sobej no i znów trochę miejsca dla dziecka, ja? Andzia, ale aberracja nie sfiruje ducha, świruje generała od jakiegoś tam... Przestań godać głupoty i stowej, awanty, nie macie. Ja kojomą depresję... Przestań mnie rozśmieszać. Ty, ciebie się po prostu ty lubisz, życie nie chcesz z miejsca ruszyć. Genek ma prawdziwą depresję. O, Andzia, nie przesadzaj. Bercik też ma depresję, nie ma to tam. Łama depresja, leży się na Genka. Patrz, jaką ma depresję, jak on jest załamany, ten synek. Depresja to jest mało powiedziane. Moje samopoczucie lokuje się na trzecim poziomie poniżej poziomu morza. No, nie szpanuj, o. Robią zawsze 8 poziomów poniżej poziomu morza. Ja mam dopiero depresję. Bercik. No pewnie, że mam depresję. Ja jest hajer przodowy i mam depresję przodową, a nie jakieś inteligencje fiubziu. Ja mam prawdziwo, solidno, robotniczo depresję. Co za ból istnienia. Tu weź się i no przesuń, to może cię nie będzie mniej boleć. Jeszcze to! No zaraz przyjdziemy. Zróbcie herbaty. Jako ją depresję normalnie aberuje, sferuje, generuje. No gant ginał depresja, no. No i widzisz, Zbyszek. Spokojnie. Wiedziałem, że to nie przejdzie. W depresji intelektualisty nigdy nie prześcigniesz, rozumiesz? To jest ich fach. To tak jakby on chciał lepiej od ciebie kopać węgiel, rozumiesz? No to co robić? No co? Ty musisz go zarazić. Jarunie, czym? Nie, radością życia, optymizmem, rozumiesz? Lecie, uruchamiamy plan B, dobra? No. Pamiętasz teksty? Pamiętam. Chodź, idziemy. To ja pierwszy. Panie Eugeniuszu. Eugeniuszu, cóż to za dołujące imię. No więc, panie Eugeniuszu, my z Bercikiem przeczytaliśmy ten scenariusz i chyba mamy pomysł, jak go poprawić, żeby go od pana odkupili. No. Naprawdę? Macie pomysł? Macie? Naprawdę? Marność, nie dacie rady. Marność. No, no jak macie, to go dajcie. No więc mówię wam, no wiemy,
wiemy, nie? Wiemy, jak te dialogi filozoficzne podrasować. No, te platońskie. Aha. Ależ panowie, to te dialogi są wzorowane na dialogach platońskich. No jak można je jeszcze podrasować, no? Wy macie pojęcie o dialogach platońskich. O, Jandzia, no. Słuchaj, pan, od czasu jak Zbyszek tu do mnie przyjeżdża, my nic nie robimy i no durś ćwiczymy dialogi platońskie. Ja? Naprawdę? Naprawdę? Ale współczesna kultura nie ceni filozoficznych diatryb. Oj, ceni. Ceni, no to czas gową robić. Właśnie, Bercik, no, nie ma to tamto. Zaczynamy. Uwaga. Uwaga, wojrzymy! No, Berci, zaczynaj. Ale jak to było zaś? Witaj, cny Platonie, a dokąd, że to idziesz, czynisz na przechadzkę. Dobra, już pamiętam. Uwaga, Zbyszek, zaczynamy. Ej, Platon! Platon, do ciebie godum chacharze jedyn. A kaj to zaś idziesz do szynku, ja, Apolu, będziesz nafta walu. Ja cię znam. Mój drogi Arystotelesie, nie wyciągaj wniosków apriorycznych w sytuacji. Przepraszam bardzo, ty Platon, bo jak ja cię gwizdna, ty twój aprioryczny dziób, to ty się zapomnisz, że świat realny nie jest światem rzeczywistym. Arystotelesie w ząbek czesany, no, bo jak ci wyklepię tę machę, to ten twój element dzielności zamieni się na element rozumu, tak? Ha! Ty grecki kretynie, toś ty zapomniał, że to nie wyniko z przesłanek, ktoś powiedział, bez to za chwila niniejszym wyklepia ci ryja. Arystotelesie, teraz przesadziłeś. O, mimo, że istnieją cnoty absolutnie nierelatywizowane. Tak, a chcesz ty twój grecki dziób? O, teraz już przesadził. Jak ci Arystoteles podrelatywizuje oko... Tak, to został. Nie, został. Ty chcesz dostać tak to w tym kinol, to ci zaraz padnie ta twoja prześcieradło. Że niby co? Arystoteles Kupeles. Że niby co? Że niby teoria złotego środka, zapomniałeś ty grecki warszawioku pieruński, zakłodo, że permanentny, immanentny, chapolski, pieruński relatywizm, rozumiesz? Bez to się musisz z nim zgodzić. Chodź, co mi na głupoty gadacie? Tak, to jest współczesna forma diatryby, no. To jest dialog XXI wieku platoński. Coś dla naukowców i coś dla normalnego człowieka, no. Mówimy, no widzisz. Chłopaki, no niech was uściskam, no. Zawiesista forma w lekkiej treści, no. No to jest coś fantastycznego, naprawdę, no. Egzystencja przewyższa esencję, no przecież tak mówił Sartre, no. Co? Esencję? Herbaty się chce napić. Aha. Biegnę. Cześć, do widzenia. Dokąd? Do telewizji, na przesłuchanie. No przecież w przyszłym roku dostanę telekamerę. Cześć! Serdecznie. Nie, jakiś ty jest głupi. Ona mu chciała pomóc. Doprawdy? No jasne, przecież Kaja by tam wolała jakiegoś Eugeniusza od ciebie. A widzisz, ja ci to od razu mówiłem. Dobra. Kto ją tam wie? Nie przesadzaj, Bercik, nie przesadzaj. Obejrzysz, tamtym przyjdzie nazwot z telewizji, zaś dostanie jakiejś depresji, a ta się będzie nad nim trzysła jak nad jajcem. Bercik, słuchaj, taka depresja jest chyba tylko raz w roku, rozumiesz? No to masz rok spokoju, chłopie. No. Ciekawe. Co jest, Andrzej? Kto dzwonił? Eugeniusz. Z domu wariatów, z Rybnika. Co? Jak to? No bo w telewizji prezentować te wasze teksty, nie? No i co? No i najpierw jako Platon pobił Arystotelesa, a potem jako Arystoteles pogryzł Platona. No w mordę, no i co? No i odwieźli go. Go dała z doktorem, depresja mu przeszła. O, to przynajmniej tyle, całe szczęście. I ja? A wiesz co ten biedok teraz, mo? Jeronie, co? Faza maniakalną! O kurde, jasne gwint. Ale Andzia, ja naprawdę tego nie chciałem. A co ja mam teraz zrobić, co? Ty? No co? Ale co znowu u ciebie? No jak to co? Już jak miał przećwiczono ta depresja, a tu teraz mąż, by dał cię od nowa ćwiczyć fazę maniakalną jakąś, czy coś. O nie, tego ćwiczyć nie musisz. Fazę maniakalną już przećwiczono od dawna.
O, widzisz? I teraz sama przyznałaś, że jest prawdziwy intelektualista. O, intelektualista przodowy. O. Na Górnym Śląsku.